Świąteczna Loża Radiowa. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry, witam. Mamy święto pracy, jest dobra okazja, by o pracy porozmawiać. Kiedy pan zajął się pracą, pracownikami, to było naście lat temu. Jak wyglądała sytuacja na naszym rynku? To znaczy w ogóle to ja zająłem się rynkiem pracy właściwie w 1995 roku, kiedy zostałem kierownikiem rejonowego urzędu pracy w Nysie i tam przez dwa lata się zajmowałem, potem miałem przerwę i potem właściwie już tak mocniej od 2002, końca 2001, właściwie 2002 rok, kiedy, kiedy już przez ponad 17 lat zajmowałem się rynkiem pracy. Także no to... Sporo doświadczeń. Na początku spore. jak było? Ciężko? No właśnie, jak było na początku? Na początku w ogóle to no, zmienił się układ, bo już nie podlegaliśmy pod administrację rządową. Prawda? W roku 99, właściwie w 2000 przeszliśmy pod administrację samorządową, czyli wojewódzkie urzędy pracy pod marszałków, a powiatowe pod starostów, także się troszkę ta sytuacja zmieniała. Jak to wyglądało? No wtedy to trzeba przyznać, że y, był okres bardzo wysokiego bezrobocia, szczególnie w latach 2002-2003, gdzie ono oscylowało nawet w Województwie Opolskim około 80 tysięcy. Bardzo dużo. Tak. Natomiast potem były, były okresy takie, taka trochę sunosolida. Su, su sinusoida, która. Fluktuacją. Tak, po pokazywała, że oczywiście zawsze była tendencja taka, że grudzień, czy tam styczeń, luty, czyli listopad wcześniej to był wzrost bezrobocia, potem te miesiące letnie, czy, czy wiosenne i wczesno jesienne to był spadek, ale yy, yy, najgorzej, to znaczy najlepszy okres, jak pamiętam, to był rok 2008, jeszcze październik, kiedy myśmy zeszli, na, na poziom powiedzmy sobie 8% no, z 20, z 20 kilku procent na 8, i, i, a, a wtedy zaczynał się ten kryzys, prawda? To był ten moment, kiedy, kiedy już yy, no, sytuacja gospodarcza w Europie, na świecie i, i w kraju też yy, spowodowała, że, że, że bezrobocie zaczęło już od tego roku 2008, od miesięcy zimowych rosnąć, i później, no i potem mieliśmy wzrost. Wzrost właściwie do roku 2013, kiedy, kiedy cały czas bezrobocie nam tutaj rosło, ono już nie było takie, jak ja mówiłem, 80, to było gdzieś około 60 tysięcy, prawda? W granicach 60, między 60 a 55, gdzieś w tych granicach. I, i, i duże przyrosty były były takie miesiące, że pięć tysięcy bezrobotnych przybyło, no to, to to jednak było bardzo dużo, prawda, w tym czasie, szczególnie w miesiącach tych takich, kiedy umowy te sezonowe się kończyły i zaczynało się wyższe bezrobocie w związku z rejestracją tych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy. Także tak to wyglądało na przestrzeni lat. No, no potem od roku 2013. To bezrobocie już systematycznie malało. No i mamy teraz sytuację chyba najlepszą bo w historii. Bo w tej, w historii najlepszą w historii, tak tak? W kraju to jest na koniec marca 5,9, natomiast województwo opolskie to jest 6,2, więc jest to troszkę większe niż, niż yy, powiedzmy sobie, w ubiegłym roku w tych najlepszych miesiącach, bo było wtedy 6. No ale, ale yy, trzeba się liczyć z tym, że ono już tak bardzo. To spadać nie będzie. No bo ono doszło chyba do takiego poziomu troszkę higienicznego, że no nie pracują ci, którzy w gruncie rzeczy nie chcą pracować. Tak, no mamy na przykład w Opolu 3,3%. Ja nie spodziewam się, żeby tutaj większe, większe spadki następowały, jeżeli będą to minimalne, prawda. Jeżeli w Opolu zejdzie do 3, może troszkę poniżej, no to jest wszystko. To już dalej nie, nie, nie ma co liczyć. No największe mamy w Głupczycach, prawda, w tej chwili to jest 9,5% i, i w Prudniku Natomiast y, powiedzmy sobie y, Nysa czy. czy, czy A kiedyś czy Brzeg, Nysa była takim biegunem bezrobocia Tak, no, w tej chwili jest poniżej 8%, więc to y, nie, jest, nie jest już duże bezrobocie, to o, ci ludzie po prostu gdzieś pracują. No, zmieniła się sytuacja, choć wyjechało, to w ogóle to można, można mówić na ten temat bardzo dużo, co, co przez te lata się zmieniało, bo przecież y, na, na, na województwo opolskie wpływ miała ta migracja. Z zarobkowa, która a była bardzo... tylko wysna. mniejszość niemiecka, posiadacze tak. czerwonych paszportów, a potem dołączyli wszyscy. Tak, oczywiście, no więc później badania robiliśmy z profesorem Jęczym, gdzie, gdzie wychodziły nam już takie dość zaskakujące rzeczy, że powiat głupczycki, czy prudnicki, czy, czy, czy nyski, który, który miał bardzo dużą ludność taką miejscową, nagle te osoby wyjeżdżały za granicę. Chyba najgorzej było wtedy, kiedy zaczęły padać duże zakłady pracy, choćby w Nysie. Pamiętam, że jeździłem tam na takie wielkie marsze przeciwko bezrobociu. To tysiące ludzi maszerowało ulicami Nysy. No to znaczy, Nysa to w ogóle miała ten okres bardzo niedobry w latach 90., kiedy. W jednym czasie padły właściwie trzy, można powiedzieć nawet cztery zakłady. Zakłady urządzeń przemysłowych, 3000 ludzi zatrudnionych, ponad nawet. Fabryka samochodów dostawczych, która produkowała nyski, też w tych granicach około 3000 była. Garbarnia, która zatrudniała co najmniej 500 osób i spółdzielnia inwalidów w pokój, która też podobną ilości. Jak to policzymy wszystko, to było gdzieś około 7 tysięcy zatrudnionych, pad z rodziny i tak dalej. To była naprawdę ogromna grzesza, grzesza mieszkańców tego miasta i okolic. No i to spowodowało, że, że to bezrobocie w się potem bardzo wysoko poszło, i także yy, właściwie to nesagurowała nam z brzegiem. Ponad 20 Tak, ponad 20 no, w tak. Brzegu było podobnie, Kamaf z polskiej zakłady tak, zbożowe. Tak. Brzeg miał to też, też były potężne też, też, też zakłady pracy. Tak, 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 zgadza się, te zakłady zbożowe, pamiętam, to, 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 to wszystko to się pozmieniało, no a w tej chwili mamy sytuację taką, że, że y, rynek pracy zupełnie się zmienił, mieliśmy rynek pracodawcy, mamy rynek pracownika. A, autentycznie już rynek pracownika, bo jak mówimy o y, poniżej 6% w kraju, prawda, i czy u nas tam lekko powyżej 6%, no to nie jest to już y, tr trudna sytuacja dla tego bezrobotnego. Oczywiście on musi mieć jakieś kwalifikacje, musi mieć jakieś, y, jakąś wiedzę i, i doświadczenie, żeby, żeby tą pracę znalazł, ale zaczyna, może już powoli przebierać w tych ofertach, a nie tak, jak przedtem była taka sytuacja, że na y, jedną ofertę przypadało 20 i więcej bezrobotnych, w tej chwili to jest maksymalnie 5, prawda, które, które przypada na, na jedną y, ofertę 5 bezrobotnych. To, to, to już się zupełnie zmieniło. No Poza tym, co można jeszcze powiedzieć, takiego ciekawego, to to, że, że ten rynek po prostu, jeżeli ktoś ma dobre y, wykształcenie, to on spo, spokojnie może. Y, Dyktować właściwie warunki, by mi to To teraz pracodawca ma problem, a nie pracownik. No tak, tak. Zupeł, zupełnie się zmieniło. No, poza tym może zmieniać y, pracę i szukać wyższego wynagrodzenia, co powoduje, że, że y, tak, y, taka sytuacja no, ma ostatnio miejsce i, i ci dobrzy fachowcy to naprawdę nieźle zarabiają. Pracodawcom współczujemy, ale znowu nie tak bardzo, bo w końcu mamy święto pracy, czyli bardziej trzymamy kciuki dzisiaj za pracowników. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przypominam, że gościem świątecznej loży radiowej jest dzisiaj Jacek Suski, długoletni dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w po Opolu. Panie Jacku, jakieś ciekawe rzeczy, które się działy. Coś, co pan szczególnie zapamiętał. Ja Panu powiem, że ja zapamiętałem na przykład no taki wywiad z Kordianem Kolbiarzem, który w nysie był dyrektorem Urzędu tak, Pracy, tak, tak. który powiedział, że miał takiego petenta, który stwierdził, że opłaca mu się podjąć pracę tylko wtedy, kiedy będzie dostawał 4000 złotych na rękę. Bo jak sobie pozbiera te wszystkie zasiłki różnego rodzaju i to, co dorobi sobie na czarno, to ma prawie tyle. To tak, taka, taka sytuacja miała miejsce. Ona już coraz rzadziej występuje, ale wtedy faktycznie była, bo jeżeli on dostał jakiś deputat węglowy i za energię, i, i za siłek taki, A i miasto za dzieci obrócić. Tak, I miasto załóżmy i miał dzieci i płaciło miasto za przedszkole czy za żółwok, więc, więc te wszystkie y, 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 rzeczy spowodowały, że jak on sobie to podliczył, to faktycznie nieźle wychodził i, i taka sytuacja. Miała miejsce i tu się zgadzam, akurat z tą wypowiedzią pana Kordiana, że, 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 że ta, ta, bywały tak. Bywały takie sytuacje. Takie sytuacje bywały. Myśmy na to zwracali uwagę, no ale w dalszym ciągu, wydaje mi się, nie, nie ma jak, jakby takiej bliskie jego połączenia e, ośrodków pomocy społecznej z, z, z powiatowymi urzędami pracy. I to, I to jest ten mankament. Ja uważam, że to powinno przenikać, że to powinno się nawet nie wiem, czy w, pewnym, e, w, pers pe, w pewnej perspektywie czasowej nie powinno się to jedno z drugim łączyć. Co ja natomiast zapamiętam tak charakterystyczne, jak przychodziłem do Urzędu Wojewódzkiego, to, je, to nas było 28 osób, prawda? Jak odchodziłem, to było ponad 180. O. Więc no, no więc, a, a... A był taki okres, gdzie robiliśmy bardzo dużo programów europejskich, że, że liczyliśmy 210 osób, więc to to jest, to, to, to była zmiana ogromna, no bo jednak w pewnym momencie Ministerstwo Pracy doszło do wniosku, że te wojewódzkie urzędy pracy może, mogą realizować te pro, projekty unijne. I weszliśmy w to, najpierw do projektów tych farowskich, przedakcesyjnych, a potem już normalnie do tych programów, gdzie realizowaliśmy czy, 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 czy kapitał ludzki, czy czy Wcześniej programy regionalne, czy powiedzmy sobie rozwój zasobów ludzkich, bo taki program był też, więc to, to spowodowało, że ja robiłem, na przykład pamiętam, robiliśmy konkurs, gdzie przyjęliśmy od razu 30 osób. Więc to były, to były takie, takie czasy, że zaczął, zaczął pęcznieć, no ale ze względu na to, że faktycznie środki unijne, które wpłynęły do kraju, były jedne z największych w Europie i, i, i to spowodowało, że musieliśmy, że tak powiem, dobrze się przygotować do tego, żeby je dobrze wydatkować, no bo to jednak środki były bardzo dobre, to znaczy... Bardzo mocno obserwowane przez Unię Europejską, czy, czy są dobrze wydatkowane, i jeżeli były jakieś zastrzeżenia, to od razu mieliśmy problemy. No, na ogół myśmy nie mieli tych problemów. Pamiętam świetnie ten okres, kiedy dostaliśmy nagrodę trzecią za, za zajęcie trzeciego miejsca. Właściwie to chcę powiedzieć, że pierwsze i drugie nie było co zajmować, bo i tak byśmy większej kwoty nie dostali, bo to był taki układ, który Pamiętam. mówił, że, że możemy dostać tylko tyle pieniędzy, i, bo to było algorytmem wyliczany i nie mogliśmy, bo dostaliśmy wcześniej taką pulę, a to było procent od tej puli i nie można było dostać więcej, więc zajęliśmy jak właściwie może prawie pierwsze miejsce i, i dostaliśmy około 200 milionów euro dodatkowo, to samo Urząd Marszałkowski, prawda, gdzie pani Karina Bedrunka też Otrzymała ogromne pieniądze w programie regionalnym. No i, i to, były, to było no, takie duże wyzwanie, bo jeszcze trzeba było szybko te pieniądze zaraz wydatkować. Oczywiście. No bo też były terminy. Tak, no bo były terminy, więc, więc działo, działy się rzeczy dość ciekawe. Pamiętam, jak na początku myśmy mieli takie spotkania w ministerstwie, Pracy, gdzie ministrem i, i to a ministerstwo nasze było bardzo duże, bo, bo składało się jeszcze z Ministerstwa Gospodarki, y, y, Pracy, Polityki Społecznej, gdzie ministrem był y, pan y, profesor Hausner, który na nasze spotkania jako wicepremier jednocześnie i minister przychodził z z, z taką masą różnych dokumentów i siadał z nami i rozmawiał. Tylko z dyrektorami Wojewódzkich Urzędów Pracy, więc to no, no zupełnie inna sytuacja była. No, 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 ale to, ale to były początki, gdzie myśmy musieli wszystko ustalić i zaczynać. Więc ten okres tak bardzo mila wspomina, bo to, bo to był taki okres, gdzie naprawdę... Widać było, że coś się dzieje, że my mamy wpływ na pewne rzeczy, że dajemy na to środki i potem nagle coś powstaje, że potem jest tablica i jedzie się ulicą i, i, i widać, że ta ulica powstała. My oczywiście nie dawaliśmy te środki na ulicę, ale dawaliśmy na przykład na ludzi, którzy byli tam zatrudnieni. Albo Czy... na ludzi, którzy zakładali swoje własne firmy. Tak, no, no nies niesamowita rzecz, pamiętam właśnie takie właśnie bardzo duży Projekt ponad 50 milionów, gdzie daliśmy ogromną ilość dotacji w województwie opolskim. Część firmy oczywiście padła, a część dalej funkcjonuje, no ale te, te środki się przekładały na to, że, że ileś tam firm powstało i teraz mamy w województwie ponad 100 tysięcy. Podmiotów gospodarczych, tych małych, które, które funkcjonują i, 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 no, i w ogóle. One są za... nerwem gospodarki, tak? No nie, no trzeba powiedzieć, że te, te, te wszystkie małe, małe firemki to jednak to jest. Duża rzecz, bo, bo jak to się pozbiera, że tak powiem, razem do kupy, no to, to, to jest ogromna rzesza pracowników. To jest chyba przykład Olesna. Tam przecież nie ma jakiegoś super wielkiego przemysłu, a bezrobocie jest niskie. Tak, no bezrobocie tam jest zaraz po polu najniższe, w granicach ponad, trochę ponad 4%. W tej chwili o pole 3, 3 oni mają trochę więcej niż 4%. I tam jest właśnie, zresztą zawsze oni stali na, 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 na wysokim poziomie, to na to ma wpływ też powiedzmy sobie Olesno jak opowiada, ale też Dobrodzień, gdzie, gdzie tam jest prawda, dużo, dużo firm i takich stolarskich i one funkcjonują. A, a generalnie woleśnie, no to mamy tam około tysiąca bezrobotnych, albo nawet mniej już w tej chwili, więc to, to, nie, jest, to nie jest duża ilość. I, i, no, i, no, i, no i Opole, które też bardzo ładnie się rozbija, patrząc na te firmy, które tutaj się zjawiają i, i, i funkcjonują. Czyli teraz problemem jest nie tyle aktywizacja bezrobotnych, co znalezienie pracownika. Tak, to jest... tak się wszystko odwróciło do góry nogami. Tak A może jest. wróciło do normalności? To znaczy, ja myślę, że, to, znaczy, yy, ja myślę, że, że to wraca właśnie do normalności, bo, bo, bo powinno tak być, że człowiek szuka pracy, idzie i ją znajduje. I wybiera. A, i, I ma możliwość, tak, wyboru. Mamy jakieś tam kwalifikacje, no to patrzę. To, 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 to czy to. Ale już dzisiaj mamy taką sytuację. Ja patrzyłem na przykład na zawody deficytowe i nadwyżkowe. To proszę sobie wyobrazić, że w zawodach deficytowych... W zawodach nadwyżkowych to jest tylko ekonomista. Natomiast ogromna ilość osób w zawodach deficytowych poprzez budowlańców, stolarzy, ślusarzy, spawaczy, prawda? nawet wszystkich. nauczycieli języków obcych, lekarzy i tak dalej, więc tam jest o, ogromna ilość y, osób, które po prostu mogą znaleźć pracę, bo, 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 bo te zawody deficytowe się zupełnie zmieniło, przedtem to było odwrotnie, przedtem było bardzo mało tych, a, a teraz jest właśnie innych. I trzymajmy kciuki, bo tak dalej zostało. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przypominam, że gościem świątecznej roży radiowej w Dniu Święta Pracy jest długoletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Jacek Suski. Panie dyrektorze, gdybyśmy się mieli pobawić w proroków, to co nas czeka? Poza tym, że podobno za 50 lat, jak mówią fachowcy, nawet za 30 chyba lat, to już z 50% miejsc pracy obsadzą nam roboty. Tak, no to znaczy yy, można by było powiedzieć, że yy, co nas czeka? Co nas czeka w roku yy, w 2019 i, i dalszych latach? Jeśli chodzi o, yy, mógłbym stwierdzić coś takiego, że yy, yy, lepiej już było. <ścoughs> czyli jednak. Czyli tak. Lepiej już było, bo po prostu teraz będzie tak. Dla przedsiębiorców będzie trudno znaleźć pracownika i będzie musiał mu podnieść, dać wysokie wynagrodzenie, bo, bo no nie każdy się zgodzi na to, żeby szybko przyjść do pracy za jakieś tam niższe wynagrodzenie. Więc to jest pierwszy wzrost wynagrodzeń rok do roku nastąpił teraz o 7%, więc to jest to jest dość duży wzrost i, i tutaj pracodawcy no, Dlatego powiedziałam, lepiej już było, bo pracodawcy będą musieli w związku z tym, żeby znaleźć y, środki na wynagrodzenia, podnieść swoje ceny. Więc trzeba się liczyć. Czyli dla z konsumentów tym, po prostu. że lada gorzej. moment będzie trochę gorzej i to widać. Tu benzyna poszła do góry, tu prawda, pieczywo idzie do góry, coś tam idzie do góry. No i no. samorządowcy mają problem, bo ogłaszają przetargi na, na inwestycje, a tu się okazuje, że um, kosztorys to nic, dlatego tak, że tak, wykonawca tak. chce więcej. Tak, no więc tak, w budownictwie wyraźnie ceny wszystkie. Wszystkie poszły, jak ktoś buduje dom, to, to wie najlepiej, co się dzieje raptownie od pewnego czasu, prawda? Że. że, że, że. Więc co można powiedzieć o, w ogóle o bezrobociu. No, ja przewiduję, że w tym roku, w roku 2019, bezrobocie w województwie opolskim dojdzie do między 5,5, gdzieś tak, a 5 ,7. raczej mniej już nie spadnie. W każdym razie poniżej 6 na pewno lada moment. Mamy, jak mówiłem, 6,2%. W tej chwili 6,2%. 6, 6, I, i, I tak jak powiedziałem, będzie trudniej u pracownika, ale też będą takie zawody, na przykład... W cyberbezpieczeństwie, gdzie, gdzie będzie łatwo o, o, pracę. o pracę, bardzo łatwo o pracę. Czyli pracownicy produkcyjni i cyberbezpieczeństwo. To, to, to są takie dwie y, y, dziedziny, gdzie, gdzie oni bez problemu, ci ludzie będą mogli znaleźć pracę, ale też tak jak mówiłem wcześniej, y, w różnych innych zawodach, gdzie mamy te y, zawody deficytowe, których nagle się zrobiło bardzo dużo, także. To, to jest istotne. Co jeszcze? No, z badań wynika, że ponad 50% sygnalizuje problem osób wykwalifikowanych. Nie może znaleźć ich, więc to jest. Też, też taki sygnał, który mówi o tym, że coś się dzieje. No i teraz, jeśli chodzi na przykład o cudzoziemców, bo to. No właśnie, bo czy to czeka bym... nas dalszy napływ imigrantów. Co to? Co będzie się działo z cudzoziemcami? Jeśli chodzi o cudzoziemców w roku 2018, to szczególnie oczywiście najwięcej Ukraińców w województwie opolskim, było tak zresztą jak i w kraju, w województwie opolskim było to 65 500, trochę ponad. I, I oni będą powoli, to znaczy dane, które podał ZUS, pokazują, że w kraju zmalała ilość tych zarejestrowanych w ZUSie Ukraińców o 20%. Jak popatrzymy na województwo polskie, to nie ma tej tendencji takiej wyraźnej, ale jak sprawdziłem trzy miesiące z tego roku, ile było. To systematycznie o 200 osób jakby mniej złożyło oświadczeń o zatrudnieniu przez cudzoziemców, co y, może spowodować, że y, ten napływ y, Ukraińców się y, no, powoli będzie ograniczał, i bym powiedział, że będzie tendencja spadkowa. A dlaczego między nimi taka tendencja spadkowa? Otóż y, oni zaczynają przechodzić do innych krajów. Pierwsza rzecz to Słowacja, a druga Bundestag przygotowuje y, takie y, przepisy. Które umożliwią i zatrudnienie Ukraińców, yy, szczególnie mówię o Ukraińcach, bo to jest największa grupa, która tu przyjeżdża. Po, następna są, są Białorusini, i tych Białorusinów, to tak na marginesie chciałem powiedzieć, coraz więcej też przybywa do nas, ale, ale tam właśnie Niemcy chcą zatrudnić Ukraińców i dostosowują swoje przepisy do możliwości zatrudnienia tych Ukraińców u siebie. To też wiadomo, że tamte zarobki jednak są wyższe i to spowoduje, że ta pewna fala odpłynie. Czyli trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba jakby szukać innych osób. No co się dzieje w ogóle na świecie? Na świecie widzimy i to też jest taki sygnał, który, który zaobserwowałem od pewnego czasu, że zaczynają się pokazywać nie tylko yy, yy, ci. Prawda, najbliżsi nasi sąsiedzi, a więc Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie czy, czy, czy Rosjanie, Gruzini, ale też y, pokazują się Filipińczycy, pokazują się y, 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 mieszkańcy Indii czy Bangladeszu i tak dalej, więc jakby z Azji, y, na y, Część prawda, mieszkańców tamtych terenów napływa też do nas, więc myślę, że to oni może wejdą w tą lukę, jeżeli ub ubędzie nam trochę Ukraińców, także to uda się jakby to troszkę tak poregulować i, i po prostu... Taka, te, taka sytuacja. No, no, trzeba przewidywać, że tak się stanie, bo jednak jeszcze Czesi też zmienili przepisy, więc ci nasi sąsiedzi... zależy na tym, tak, żeby tak, tych tak. imigrantów ściągnąć. Więc ściągają po prostu, a, 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 a Czesi mają bardzo niskie bezrobocie, bo to oni mają dosłownie 3%, więc to już jest w ogóle y, bardzo, na, na bardzo niskim poziomie, stąd, stąd oni też i, mają i Słowacy... Mają dużą, dużą potrzebę znalezienia tak, pracowników. I, i zaczynają szukać y, pracowników właśnie też i, I ci, co przyjeżdżają do nas, nieraz się decydują, że chcą wyjeżdżać. Jak rozmawiałem z taką panią, która sprząta jest z Ukrainy i, sprzą, i sprząta już któryś raz y, tutaj, y, któryś rok y, y, na terenie Polski, to ona cały czas chciałaby wrócić do siebie, ale coraz bardziej jakby. Tak z rozmowy wynika, że nie wie, czy podejmie taką decyzję, bo po prostu wiadomo, że tam jest w dalszym ciągu trudna sytuacja i po prostu no, szukają zarobków tutaj w kraju. Jeszcze taki jeden element powiem, jak z nią rozmawiam, to powiedziała, że jej mama dostaje emeryturę na Ukrainie, która wynosi, yy, przeliczając na polskie złotówki, 150 zł na miesiąc. I gdyby nie mieszkała na wsi, to by sobie kompletnie nie poradziła, bo, bo taka kwota, no to to jest kwota nie do przeżycia właściwie. Nie? No ale to tak na marginesie, bo, bo dlatego, że akurat niedawno miałem okazję rozmawiać z osobą, która tutaj sprząta. Czyli panie Jacku, cieszmy się, że żyjemy tu, gdzie żyjemy. Tak jest. Tak jest. I to jest bardzo dobry wniosek na finał. Bardzo dziękuję za wizytę w Świątecznej Loży Radiowej. Naszym gościem był dzisiaj Jacek Soski. Dziękuję bardzo państwu. Świąteczna Loża Radiowa.